Witajcie moi drodzy na 46. lekcji kursu świadomego podnoszenia i świadomego utrzymywania swojej energii na poziomie wysokich wibracji. Ja jestem Magda i tutaj opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Kurs przygotowałam na podstawie książki Kelly Greya, Praca z energią, 111 ćwiczeń wzmacniających Twoje wibracje i właśnie poprzez te ćwiczenia nauczymy się świadomie posługiwać energią wysokimi wibracjami. Jeżeli spadniemy z tych wysokich wibracji w dół, wejdziemy na tą energię taką, wiecie, no złości, smutku, bólu, żalu, to świadomie będziemy potrafili rozpoznać te uczucia i świadomie będziemy mogli wejść z powrotem na poziom bezwarunkowej miłości, wdzięczności i szacunku. Zapraszam do kursu, można dołączyć w każdej chwili, ale polecam kurs rozpocząć od lekcji pierwszej, właściwie od wstępu i przejść kolejno przez wszystkie lekcje. Kochani, lekcja 46, moja prawda, mój nauczyciel. No, kochani, czasem niezmiernie trudno jest powiedzieć wszystko, co chcemy powiedzieć, prawda? Zwłaszcza gdy obawiamy się, że naszymi słowami kogoś zmartwimy lub zawiedziemy lub zranimy. I wypowiadanie swojej prawdy jest wielką duchową lekcją. Kto z nas, przyznać się w komentarzu, kto z nas doświadczył tego, że nie chcieliście komuś powiedzieć czegoś po prostu w obawie przed wyśmianiem, że nie chcieliście komuś powiedzieć tego, co czujecie w obawie przed tym, że ktoś się popuka w głowę i powie, nie, no ty, to już odbiło, nie, no oszaleli, po prostu oszalał. Co on wygaduje, skąd on spadł, no gdzie, z choinki się urwał. Nieraz pewnie każdy z nas się ugryzł w język, prawda? Gdybyście tak nie było, to pewnie by was tutaj na tym kanale nie było. Ale tak jest, każdy z nas gdzieś się powstrzymał. Ale teraz trzeba wiedzieć, że to powstrzymywanie się też jest zakładaniem na siebie ogromnej blokady. To jest blokada przed wyrażaniem siebie, przed wyrażaniem tego, co czujemy, przed wyrażaniem tego, co myślimy. My mamy do tego pełne prawo. To wypowiadanie swojej prawdy jest wielką duchową lekcją. Taką prawdą może być wykonanie czegoś potrzebnego, wyjawienie informacji przynoszących ulgę lub opisanie komuś swoich uczuć, kochani. To może być powiedzenie komuś, podzielenie się, tak, co czujesz, powiedzenie o tym, co się zdarzyło całkiem niedawno, czego doświadczyłeś, ale też o wyjawieniu swoich uczuć, że czujesz się źle, bądź czujesz się, o tym, że czujemy się dobrze, to jest nam łatwiej mówić, ale to, że się czujemy źle, że czegoś nam brakuje, że za czymś tęsknimy, wcale nie jest prosto. A w szczególności, moi drodzy, nie jest prosto mężczyzną. Kobietą łatwiej. A wiem, dokładnie wiem, z przeprowadzonych sesji w kronikach Akaszy zdarzało się, że kiedy mężczyzna zaczynał mówić o swoich uczuciach, dusza zaczynała przez niego przemawiać, zaczynał się płacz, potrafili się mężczyźni rozłączyć. Nie ma czego, drodzy panowie, się wstydzić. Łzy są siłą. Prawdziwy mężczyzna pozwala sobie na płacz. Wtedy widzimy tą duszę, widzimy to serce w środku. Jak najbardziej. Na tym etapie już kursu, na tym etapie swojej podróży duchowej zapanujesz nad swoją siłą i wzmocnisz swoją duchową energię. Kiedy nie podążasz za swoją prawdą, budujesz ogromne blokady, pamiętaj o tym, budujesz takie mury na swojej drodze, które będzie trzeba później rozbijać. Jak pójdziesz dalej i znowu gdzieś tam coś powiesz, a nie, nie będę, nie, nie powiem tego, co czuję, to kolejny mur powstaje na twojej drodze. Prawda jest wielkim nauczycielem, ponieważ zezwala ci na przejście w obszar głębokiej duchowej jedności, gdzie szanujesz i kochasz siebie na tyle, by przyjąć tylko potrzebne i prawdziwe informacje.
I jeżeli czujesz, że właśnie w tej chwili masz coś komuś do powiedzenia, czy zrobić nieco miejsca w Twoim życiu dzięki wypowiedzeniu swojej prawdy. Jeśli obawiasz się konsekwencji, musisz pamiętać, że wszechświat ma dla Ciebie większy plan. I jeżeli obawiasz się, że jeżeli coś komuś powiesz i ten ktoś może się od Ciebie odwrócić, to pamiętajcie, że na ścieżce rozwoju duchowego selekcja ludzi, którzy idą z nami bądź są przy nas, ona się dokonuje sama, po prostu. Jedni uważają nas za dziwaków, inni myślą, że chyba nam odbiło i oni się od nas odsuwają. Ale to nie ma w tym nic złego. Nasze życie jest jak pociąg pędzący. My jesteśmy motorniczym. My jedziemy tam, na samym maszynistą, jedziemy tam, na samym przodzie. Ludzie do niego wsiadają, wysiadają. To jest normalne. Tak samo jak ty wchodzisz w życie jednych ludzi, wchodzisz do nowych ludzi. To jest całkiem naturalna selekcja. Nikt nie powiedział, kochani, że będzie łatwo. Nikt. Nikt nie powiedział tego, prawda? I niemniej jednak jest to twoje własne życie i ty sam decydujesz się na wzmocnienie duchowego połączenia i wibracji. Do tego potrzebna będzie ci szczerość wobec siebie i wszystkich otaczających cię osób. Jak najbardziej. To teraz przyjmijcie sobie wygodną pozycję, przejdziemy do medytacji, przejdziemy dzisiaj do rozmowy samym ze sobą. Porozmawiamy sobie ze sobą, a być może jeszcze z kimś. Przyjmijcie wygodną pozycję, uczymy się już samemu przygotowywać do medytacji. Ja tylko pomogę już w tej chwili, pomogę, dam wskazówki, w jakim kierunku ta medytacja ma pójść, a wy już zróbcie wszystko sami, po swojemu, tak jak czujecie. Oddychajcie, na dzień dobry oddychamy, pozwalamy myślom pobiegać po naszej głowie, jak tam chcą, jak dzieci w przedszkolu, niech biegną w tą i z powrotem. Ego niech sobie tam z boku siedzi i obserwuje te myśli. Damy im chwilę, niech pobiegają. Teraz podziękujcie myślom, poproście ego, aby też chwilę poczekało, że teraz to jest wasza chwila, wasza na rozmowę z duszą. Oddychajcie światłem, niech światło, które płynie z góry, światło bezwarunkowej miłości, przechodzi przez was, przez czakrę korony, czakrę trzeciego oka, czakrę gardła, wchodzi do czakry serca i stamtąd idzie dalej. Czakra splotu słonecznego, czakra sakralna i czakra korzenia. I niech to światło trafia do palców u stóp, do tych najmniejszych. Niech ono tam wchodzi i wychodzi sobie. Przepełnijcie się boską miłością, siłą i wiarą. Połóż rękę na sercu, albo dwie nawet, połóż sobie te ręce na sercu. Przywitaj się z duszą, przywitaj się własnymi słowami, po swojemu. Poczuj, jak za twoimi plecami, albo wkoło ciebie, też rozstaw swoje anioły, swoje istoty świetliste, po swojemu. Niech stoją tam, gdzie ty je dokładnie czujesz. Powiedz sobie, że masz ogromne wsparcie i wszystko będzie dobrze, wszystko jest dobrze. Pamiętaj, aby mówić do siebie słowa płynące prosto z duszy, z miłością i szacunkiem.
Powiedz do siebie teraz, że jesteś boskim światłem, że jesteś bezwarunkową miłością. I powiedz sobie to wszystko, co czujesz, z poziomu miłości. To, co teraz przychodzi ci do serca, powiedz sobie. Pamiętaj, że kiedy otworzysz się na szczerość, wyzwolisz się. Uda się pokonać jeden z murów, który został zbudowany. Bądź szczery wobec siebie. A teraz przywołaj do siebie osobę bądź osoby, której chcesz coś powiedzieć, prawdę, twoją prawdę, której nie odważyłeś się powiedzieć. Postaw ją przed sobą, poproś anioły o wsparcie i mów, 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 powiedz wszystko. Możesz złapać tą osobę za ręce, patrząc jej prosto w oczy, mów. Czuj siłę, opiekę anielską w tym czasie. Mów, mów to, co tak naprawdę czujesz. Podziękuj tej osobie, kiedy już skończysz, za wysłuchanie. Podziękuj sobie za szczerość, na jaką byłeś gotowy, byłaś gotowa. Powtarzaj tę medytację tak często, jak potrzebujesz. Tak często, jak potrzebujesz takiej prawdziwej rozmowy samym ze sobą. Bądź powiedzenia komuś swojej prawdy. Rób to. Rób, bo każde powiedzenie swojej prawdy pozwala iść drogą bez murów. Pozwala iść twoją ścieżką. Podziękuj aniołom, podziękuj sobie. Weź kilka głębokich wdechów i wydechów i powróć do tu i teraz. Dziękuję z całego serca. Dziękuję, moi drodzy. Dziękuję. Podzielcie się w komentarzach, jak na was to działa, czy zadziałało, czy było łatwo, czy nie. Powtarzajcie sobie. Ja w opisie lekcji dołączę link do muzyki, którą wykorzystuję do nagrania, więc być może sobie możecie puścić i wtedy pozostać dalej w medytacji. Dziękuję z całego serca. Życzę cudowności. Przytulam. Magda.